na okoliczność jubileuszu 110. rocznicy powstania Waleckiej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pragniemy Panu Bogu dziękować za te 110 lat historii i ludzi, którzy ją tworzyli, tych, którzy odeszli już do wieczności, którzy gotowi w służbie dobru człowiekowi, w ratowaniu życia, imienia, z poświęceniem zawsze stawali w potrzeby. Polecamy Bożemu Miłosierdziu tych, którzy już odeszli. Prosimy o błogosławieństwo, opiekę, siły, zdrowie dla tych, którzy tę jednostkę dalej tworzą. W ich intencji sprawujemy tę naszą flagowy. Baczność do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Drodzy duchowie, szanowni państwo, 110 lat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce to długi okres. Trudno w kilka minut przedstawić chociażby najciekawsze wydarzenia związane z naszą jednostką. Te najważniejsze w olbrzymim skrócie odczyta państwu prezes OSP w Warce, druh Robert Jagiełło. Wreszcie dotykało wszystkich, którzy próbowali zająć się wolnym organizacją społeczną. Co się stało, że w tym przypadku Rosjanie nie zezwolili na powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce? Miasto musiało dramatycznie opuścić ten przymierze. W 1904 roku zgłonęła w wielkim pożarze niemal cała część drewnianej zawodowej baraki. Wiele drogi traciło dorobek swojego życia. Nigdy już nie budowano gazetowych wielkiego domu. Władze zawodowcy uznali, że w tej sytuacji starania niektórych gremiów miejscowych społeczności powołanych Ochotniczej Straży Pożarnej są uzasadnione. Pierwszy komendantem został Józef Manczarski, miejscowy rzecznik. Rzeczywiście wywodził się z rodziny rzeźników, ale miał za sobą wielką kartę w historii. Uczestniczył w powstaniu styczniowym. Na szczęście władze rosyjskie nie dopatrzyły się chyba tego w jego życiorysie. Dwa lata później Warecka Straż przeszła dramatyczny przerw bojowy. Walka z płomieniem. W wielkim pożarze ucierpiało 50 domów, które padły wtedy ofiarą płomieni. To jeszcze bardziej upewniło zawodowcę, że trzeba rozwijać w mieście straż pożarną. Mimo liczby w tamtych czasach represji, straży skupiały się nudy patriotyczne miasta. Najlepiej oddaje to chyba fakt, że tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku powstała inicjatywa usypania Kopca, powstańców styczniowych. Straż od początku swego istnienia miała być na celu przeżywienie patriotyzmu na ziemi warackiej. Kopiec rzeczywiście powstał w 1926 roku nad Pilicą. Ale nie była to jedyna inicjatywa strażaków. Właściwie cała działalność społeczno-kulturalna w mieście skupiała się w strażackim budynku. Było tam nawet kino obronne. Co ciekawe, straż pożarna na Warce działała nawet podczas okupacji hitlerowskiej. Niemcy przesuwiewali historię miasta i zdawały sobie sprawę, że bezpiecznie będziecie przeżywać, gdy czuwać będą strażacy. Pod tym względem nie myli się. Ale straż był też umów kontraktowy Armii Krajowej. Na szczęście nie dostał do tego też okupantów.
powodnie straż w walce wypiękniała, przechodziła różne koleje losu. W pierwszych 50 latach działał tu miejsko gminy Ośrodek Kultury. Taka była wtedy moda. Ale rzeczywiście, Rynia odbudowała w latach 60. Dzisiaj reprezentuje się wspaniale. To jeden z najładniejszych obiektów strażaków na południowym Nadwórzu. Pomagali wszyscy, aby na stulecie przeciwa straży w walce prezentowała się jak najlepiej. Efekt jest znakomity. Zwłaszcza te zegary, które wybijają kuranty. To w tym walki. Kogo należy wymienić, gdy się mówi o historii straży pożarnej w walce? Nasz widzę jest mnóstwo, ale nie można to ominąć. Wspomnianego już Józefa Manczarskiego i jego syna, jak również Zygmunta Krawczyka, Woźnica, Bogusława Podlaska, Władysława Ledokowskiego, Kumiec, Adama Szczygielskiego, Władysława Ziemińskiego, Biegarz, Stanisława Kołoszyńskiego, Stolarz, Karola Sajnowa, Stolarz, Władysława Olaka, Kowal, Adama Ziemińskiego, Rzeźnik, Antoniego Dominikę, Adama Pęglika, Władysława Wysowskiego, Andrzeja Zadarzyńskiego, Władysława Pakowskiego, Sław Apteczny, Henryka Gasłonia i Jakuba Sieradzana III. Od roku 2008 strażacy Warty systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom gminy Warty. Przez ostatnie lata jednostka OSP Warty jest w roli najczęściej wyjeżdżających do zdarzeń na terenie Mazowsza, a zarazem najczęściej wzywaną jednostką ochotniczą po mieście grójeckim. Dzięki szkoleniu zarządu oraz władz miejskich nasz sprzęt obecnie ustępuje pod względem wyposażenia jednostką zawodową, aby szkolenie ochotników stoi na wysokim poziomie. Naszym ogromnym marzeniem jest podniesienie siły bojowej i zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie. Jest to pozostanie w przyszłych latach nowego ciężkiego wodu ratowniczo-gaśniczego. Na koniec chciałbym podziękować dla wszystkich strażaków, którzy przez wszystkie lata poświęcali swój czas i siły, aby stać na straży bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Dziękuję. Panie burmistrzu, panowie prezesi, panowie komendanci, szanowne druhny, szanowni druhowie, mam ogromny zaszczyt w tym dniu świątecznym 110. rocznicy powołania jednostki OSP w Warce podziękować za te wieloletnie działania, podziękować za tą pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego, ale również na rzecz rozwoju Mazowsza. Podziękować za to, że szanowne druhny, druhowie poświęcają swój czas, by dzielić go z innymi, by ratować mienie i życie
mieszkańców Warki, ale nie tylko, również mieszkańców powiatu brujeckiego. Za to serdecznie, serdecznie dziękujemy. Myślę, że nie tylko słowa są ważne, ale ważne jest to, co człowiek nosi w sercu. A to, że jesteście bardzo ważni, to każdy człowiek, każdy mieszkaniec, każdy obywatel, który ma za cel dobro, o was myśli jak najlepiej. Szanowni Państwo, poproszę pana prezesa o przyjęcie tegoż odznaczenia honorowego, które zostało przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego, podpisane przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Z ogromną satysfakcją wręczam to honorowe odznaczenie. Pamiątkowy medal w imieniu jednostki OSP Warka odbiera prezes jednostki, druh Robert Jagiełło. Dobrego życzę. Dużo zdrowia, dużo radości z tego, co druh wyczynuje. Robert Jagiełło. Dziękuję. 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 Dziękuję za postawę godną. Szanowni Państwo, Panowie Prezesi, Panowie Komendanci, Czcigodni księża, mieszkańcy miasta i gminy Warka, ale szczególnie witam druhny i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warka. Dziś spotykamy się na Wareckim Rynku, żeby uczcić i uhonorować piękny jubileusz Wareckiej Straży. 110 lat od momentu zawiązania się jednostki w Warce. Piękny, wspaniały jubileusz. To 5 pokoleń tworzy naszą jednostkę w Warce. Z takiego punktu aż przyjemnie składać gratulacje i podziękowania. Gratuluję wam tego, że 5 pokoleń kultywuje tak wspaniałą tradycję pomagania naszym mieszkańcom gminy Warka, ale nie tylko. Pomagacie mieszkańcom całego powiatu grójeckiego, ale też i sąsiednim gminom z innych powiatów. Moi drodzy, w imieniu własnym i całego samorządu gminy Warka składam wam wielkie podziękowania za ten trud, który niesiecie każdego dnia. Trud pomagania innym. Trud pomagania tym, którzy znaleźli się w sytuacji, gdzie potrzebują pomocy w ratowaniu zdrowia, życia i mienia własnego. I wy, nie patrząc na swoje bezpieczeństwo, pomagacie innym jako ochotnicy. Z tego miejsca bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Dziś, jako samorząd gminy Warka, możemy tak naprawdę liczyć w 100% na formację Ochotniczych Straży Pożarnych. Jesteście na każde zawołanie w sytuacjach każdego zagrożenia. Wszelkie klęski żywiołowe, czy to powódź, czy pożar, czy wichury, usuwacie złamane drzewa, usuwacie powalone gałęzie i za to wszystko wam również dziękuję. To nie tylko gaszenie pożarów. Dziś Ochotnicza Straż Pożarna pełni wiele funkcji. Spotykacie się z naszymi najmłodszymi mieszkańcami, prowadzicie dla nich edukację z pierwszej pomocy. Pokazujecie im, jaki jest dzisiaj najważniejszy cel, czyli życie,
drugiego człowieka. Za to wszystko, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. Mogę obiecać jako burmistrz i samorząd gminy Warka, że przyłożymy wszelkich starań do tego, żeby wasze wyposażenie, wasze jednostki były jak najlepiej przygotowane do tego, żeby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Wasza umiejętność ratowania mienia, życia i zdrowia jest rzeczą nie do ocenienia i nie do wycenienia. Także moi drodzy, w takim pięknym dniu, w takim pięknym jubileuszu życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości dla was, dla waszych rodzin, ale też życzę satysfakcji w życiu osobistym, w życiu zawodowym i w życiu społecznika, czyli druha, ochotnika, który pomaga innym i wspiera innych. Dziękuję za uwagę. O zabranie głosu poproszę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, drucha Zbigniewa Gołąbka. Panie burmistrzu, panie radny wojewódzki, panie komendancie powiatowy PSP, druhu prezesie oddziału powiatowego, czcigodni księże, drodzy jubilaci, szanowni państwo, mam zaszczyt w imieniu władz krajowych i wojewódzkich złożyć gratulacje i podziękowania za bezinteresowną służbę. Dzisiaj bowiem spotykamy się w rodzinie strażackiej z udziałem naszych sprawdzonych przyjaciół w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, z misją niesienia pomocy wszystkim potrzebującym i wizją nowoczesnej formacji dobrze wyszkolonej i wyposażonej. Straż przez pokolenia gromadziła i gromadzi ludzi aktywnych, wrażliwych i życzliwych, oddanych społeczności lokalnej. Łączy nas wspólnota celów, sztandar, mundur i gotowość niesienia pomocy. Mamy chlubną tradycję, bogatą tożsamość, pozytywne emocje, pozytywną energię i wartości. Wartości wypisane na naszych strażackich sztandarach, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, ale także jesteśmy jednością silni i jedność w działaniu. Te wartości przyświecają naszej codziennej społecznej służbie. Społeczności lokalne to doceniają, choć nie zawsze potrafią to wyrazić, ale zrobili to dobrze moi znakomici przedmówcy, wcześniej czcigodny ksiądz proboszcz i zarówno pan burmistrz, jak i pan Leszek Przybytniak. To są nasi sprawdzeni także przyjaciele. Życzę wam, druhny i druhowie, by nasza służba społeczna, strażacka była doceniana, dawała satysfakcję i motywację. Życzę jak najmniej okazji do udziału w akcjach ratowniczych, a więcej, żebyśmy się spotykali na zawodach, na uroczystościach religijno-patriotycznych i tych, które pomagają naszej działalności środowiskowej, którą przecież mamy zapisaną w statutach. Strażacy byli, są i będą potrzebni. Jest miejsce. Życzę wam na co dzień więcej powodów do radości, dumy i satysfakcji. Życzę zdrowia i szczęścia rodzinnego, a naszym gościom należnego społecznego uznania. Proszę prezesa Roberta o odebranie również listu. Tak się złożyło również, że zawsze przyjeżdżamy z prezentem, także jako związek, jako samorząd województwa mazowieckiego, który od początku istnienia przeznaczył prawie 100 milionów złotych. W tym roku też otrzymaliście 100 tysięcy. Powtórzę, będziemy się starać, bo ja pracuję w tej komisji. Leszek dba o strażenie tylko, ale o środowisko grójeckie. Będziemy się starali, żeby te 100 tysięcy, które w tym roku były przyznane, trafiły również także dla was, bo w pełni sobie na to zasłużyliście. Dziękuję za uwagę. O zabranie głosu poproszę prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, drucha Władysława Piątkowskiego. Szanowni zebrani, 110 lat historii straży to jest też 110 lat historii lokalnej społeczności. Jest to
dorobek nie do przecenienia. Warto się tym chwalić i warto być z tego dumny. Dlatego gratuluję wszystkim oznaczonym, wszystkim wyróżnianym. A jako prezes oddziału powiatowego dziękuję szczególnie samorządom, samorządowi województwa, a przede wszystkim samorządowi gminy Warka. Bez zaangażowania samorządu te straże by wyglądałyby na pewno inaczej. A ta, która tu patrzymy i w lewo i w prawo, jest się czym pochwalić. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję panie burmistrzu i przedstawicielom pana marszałka. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, starszego brygadiera Jacka Wichowskiego. Panie burmistrzu, panowie prezesi, szanowni goście i drodzy jubilaci. Chciałbym w imieniu swoich pracowników z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu i swoim własnym złożyć na wasze ręce na początek podziękowania. Mam taką refleksję. Przez te cztery pokolenia, to jest te 110 lat, chyba w Warce nie ma rodziny i chyba nie ma domu, który stoi przez te 110 lat, który nie skorzystał z waszej, powiedzmy, służby, z waszej pomocy. Jestem o tym przekonany. Dlatego no, trudno wyrazić wdzięczność, którą powinniśmy tutaj wam dziękować. Na pewno słowa tego wszystkiego nie oddadzą, na co zasłużyliście. Myślę, że zaszczytem jest dla wszystkich strażaków tej jednostki bycie właśnie członkami tej ochotniczej straży. Chciałbym, żeby wasza jednostka powiększyła swoje szeregi, żeby więcej jeszcze młodych ludzi z Warki, tu widzimy troszeczkę jest publiczności, zapisała się i zasiliła. Zdajemy sobie sprawę w dniu dzisiejszej uroczystości, że to jest olbrzymi właśnie honor, zaszczyt bycie strażakiem, ale na co dzień jest to poświęcenie własnego czasu prywatnego dla innych, tak? I nie zawsze i w deszcz, i w gorące sytuacje, gdzie wieje, gdzie dmucha. Także no nie jest lekko. Także ogromne podziękowania i gratulacje. Myślę, że w ostatnich latach sprzętowo i lokalowo ta jednostka się wzbogaciła na tyle, że tu już nie ma co wam życzyć, aby ten sprzęt był na tym stale dobrym takim poziomie. Tam jeszcze jakieś szczególiki dopracować. Myślę, że się uda. Tu padały już deklaracje zakupu nowego samochodu ciężkiego, ratowniczo-gaśniczego. No to będziemy mogli, to pan burmistrz też wspominał, będziemy starali się wspólnie tutaj was wspomóc. Chciałbym w tym szczególnym dniu na pamiątkę przekazać taki grawerton z tymi gratulacjami na ręce druha prezesa. Władze powiatu grójeckiego z okazji dzisiejszej uroczystości pragną wręczyć Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce specjalny pamiątkowy dyplom. Jako członek zarządu powiatu grójeckiego reprezentuję dziś również zarząd i starostę Krzysztofa Ambroziaka. Poproszę do siebie radnego powiatowego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jana Madeja, żebyśmy wspólnie wręczyli prezesowi pamiątkowy dyplom. 110. rocznicy działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce wszystkim strażakom, którzy wnieśli wkład w jej tworzenie i funkcjonowanie, składamy serdeczne gratulacje. Dzięki waszej pracy i zaangażowaniu przez kolejne dziesięciolecia społeczność zawsze mogła liczyć na waszą gotowość do niesienia pomocy. Za tę codzienną ochotniczą służbę na rzecz bezpieczeństwa składamy wszystkim strażakom, strażackim pokoleniom wyrazy uznania i podziękowania.
Życzymy wam, szanowni strażacy ochotnicy, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech bezinteresowna pomoc mieszkańcom będzie również wyrazem ciągłej pracy nad sobą oraz doskonaleniem waszych umiejętności i charakterów. Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Podpisano starosta powiatu grójeckiego Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Jolanta Sitarek oraz przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak. To jest najważniejsze, że wy tu serce dajecie, wy służycie, wy jesteście tutaj. Szanowni druhowie, drodzy goście, tak podniosłym dniu przyszedł mi zaszczyt podziękować tym, bez których nie udałoby się zorganizować dzisiejszych uroczystości. Tym, którzy wspierają naszą już 110-letnią działalność. Jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc i zobowiązujemy się do jak najlepszej służby na rzecz całej lokalnej społeczności. Szanowni państwo, podziękowań jest wiele, dlatego pozwoliliśmy sobie podzielić się na dwie części. Tu na rynku podziękujemy osobom reprezentującym instytucje publiczne i jednostki samorządowe. Podczas kolejnej części w Centrum Sportu i Rekreacji podziękujemy sponsorom i pozostałym przyjaciołom naszej jednostki. Odebrania podziękowań zapraszam burmistrza Warki Dariusza Giskę, radnego sejmiku województwa mazowieckiego Leszka Przybytniaka, prezesa zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej drucha Zbigniewa Gołąbka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu starszego brygadiera Jacka Wichowskiego. W sposób pragniemy podziękować władzom samorządowym gminy Warka, które zawsze ze zrozumieniem i otwartością podchodzą do działań naszej jednostki. Dlatego też mamy dla burmistrza Warki Dariusza Giski specjalny upominek, który teraz chcielibyśmy wręczyć. Dziękuję bardzo. O, przy tej okazji dwa słowa, bo nigdy nie dostaje się takiego pięknego samochodu bez podtekstu. Także zrozumiałem to bardzo dobrze i nie udało się w tym roku, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy świętowali nowy samochód w jednostce OSP Warka, czego wam i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Podziękować chcemy również sponsorom, którzy wsparli organizację kolejnej części uroczystości w Centrum Sportu i Rekreacji. Swojskim smakom Sławomira Grzędy oraz Top Market Adama Jędrzejczyka. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję państwu za obecność w oficjalnej części uroczystości. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję orkiestrze Moderato, gościom i wszystkim obecnym na wareckim rynku. Za chwilę nastąpi zakończenie oficjalnej części uroczystości. Druhów, strażaków i zaproszonych gości do Centrum Sportu i Rekreacji poprowadzi Miejska Orkiestra Moderato. Oddziały baczność, oddziały sposób. Thank you.
Tak.